pracodawca, chcąc zabezpieczyć swoje interesy, może wzmocnić obowiązek zachowania w tajemnicy ważnych informacji poprzez zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w trakcie trwającego stosunku pracy lub po jego ustaniu. W sytuacji podpisania przez strony stosunku pracy umowy o zakazie konkurencji pracownik nie może wykonywać działalności konkurencyjnej ani też świadczyć pracy na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną. Świadczeniem pracy jest nie tylko wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Działalnością konkurencyjną jest wykonywanie przez pracownika czynności, choćby częściowo pokrywających się z działalnością pracodawcy. Działalnością konkurencyjną jest wykonywanie przez pracownika czynności, choćby częściowo pokrywających się z działalnością pracodawcy. I nie ma przy tym znaczenia fakt, że czy pracownik wykonując te czynności otrzymuje wynagrodzenie, czy wykonuje je nieodpłatnie. Kwestią kluczową jest fakt, że pracownik wykonując te czynności szkodzi lub może zaszkodzić pracodawcy. Niezależnie od tego, czy umowa o zakazie konkurencji została zawarta na czas trwającego stosunku pracy, czy też po ustaniu tego stosunku pracy, musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przepisy kodeksu pracy wyraźnie wskazują, że zakaz konkurencji obowiązuje w zakresie określonym w odrębnej umowie. Odrębna umowa nie oznacza odrębnego dokumentu, a jedynie umowę niezależnie funkcjonującą, działającą niezależnie od umowy o pracę. Zatem zawarcie umowy o zakazie konkurencji w treści umowy o pracę nie stanowi o jej nieważności. Najważniejsze jest tutaj oświadczenie woli stron co do właśnie zawarcia takiej umowy o zakazie konkurencji. Zatem jak najbardziej w umowie o pracę taka treść umowy o zakazie konkurencji może być zawarta, natomiast aby nie budziła ona żadnych wątpliwości, warto jednak przygotować odrębny dokument, w którym zostaną zawarte i wyjaśnione szczegółowo wszystkie kwestie dotyczące właśnie działania, zakresu, obszaru działania zakazu konkurencji. Pamiętaj, drogi pracowniku, że pracodawca nie ma możliwości wprowadzenia zakazu konkurencji w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta przy nawiązywaniu stosunku pracy lub w trakcie jego trwania. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji wymaga zgody obu stron. Zakaz konkurencji obowiązuje pracownika tak długo, jak trwa stosunek pracy. Umowa o zakazie konkurencji może być jednak rozwiązana wcześniej, ale tylko i wyłącznie na mocy porozumienia stron. Przepisy kodeksu pracy przewidują również możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Jest to możliwe w sytuacji, gdy pracownik miał dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby poważnie zaszkodzić pracodawcy. Ustawodawca nie wyjaśnia pojęcia szczególnie ważne informacje, zatem można to stwierdzenie interpretować indywidualnie i za każdym razem należy rozważyć, czy te dane informacje faktycznie były na tyle istotne i ważne, że ich ujawnienie może zaszkodzić pracodawcy. Zakaz konkurencji zawarty w umowie, która została nawiązana właśnie po ustaniu stosunku pracy, może się rozwiązać w terminie wskazanym w umowie lub w przypadku śmierci pracownika. Istnieją również jeszcze dwie sytuacje, które umożliwiają jakby zakończenie trwania tego zakazu we wcześniejszym terminie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy ustają przyczyny uzasadniające zakaz konkurencji albo w sytuacji, gdy pracodawca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku wypłaty odszkodowania. W
w związku z obowiązującym pracownika zakazem podejmowania jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, w ramach rekompensaty pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie to nie może być niższe niż kwota 25% wynagrodzenia przysługującego pracownikowi przed ustaniem zatrudnienia. Przepisy prawa wyraźnie wskazują, że chodzi tu o wynagrodzenie, a nie wynagrodzenie zasadnicze. Zatem należy wziąć pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia, nie tylko tą pensję zasadniczą. Warto pamiętać, że zawarcie umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwającego stosunku pracy nie zobowiązuje pracodawcy do wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane jest tylko i wyłącznie w przypadku obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Pracownik, który podjął działalność konkurencyjną mimo zakazu konkurencji w trakcie trwającego stosunku pracy, musi mieć świadomość, że grozi mu odpowiedzialność odszkodowawcza przewidziana przepisami kodeksu pracy do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia w przypadku winy nieumyślnej oraz do pełnej wysokości szkody w przypadku winy umyślnej. W sytuacji, gdy pracownik złamał zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia, grozi mu odpowiedzialność odszkodowawcza przewidziana przepisami kodeksu cywilnego. W takich sprawach sprawy właśnie rozpatruje sąd cywilny. Mam nadzieję, że mój film odpowiedział na Twoje pytania i wątpliwości dotyczące umowy o zakazie konkurencji. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania w tym zakresie, pisz śmiało, wiesz, gdzie mnie znaleźć, kadry w pigułce. Oczywiście zachęcam do pozostawiania wszelkich komentarzy, informacji, uwag, wszystkiego tego, co może mi się przydać, aby udoskonalać filmy, no, które tak naprawdę tworzę dla Ciebie. Pamiętaj, że jestem tutaj, aby pomóc. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów, do subskrybowania kanału, polubienia kanału. No i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!